Klaudia Nawrocka, dzień dobry. Zapraszam Państwa na rozmowę dnia Echo 24. Do tej pory wizyty psów w szkołach kojarzyły się głównie z tropieniem narkotyków. Od kilku lat we Wrocławiu organizowane są takie spotkania, które mają służyć bezpieczeństwu zwierząt, ale także dzieci, już tych najmłodszych w kontaktach ze zwierzętami. A naszymi gośćmi są Barbara Bożymowska i Marcin Wierzba z Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dzień dobry. Oraz między innymi Murka, która już się u nas rozgościła i wiele innych zwierząt. No i właśnie, zacznijmy od tego, właściwie po co są organizowane takie wizyty państwa i zwierząt w szkołach? Są organizowane dlatego, że brakuje ludziom wiedzy na temat tego, jak zachować się w kontakcie z psem. Niekoniecznie własnym, tylko takim spotkanym na ulicy czy w parku. Są organizowane dlatego, żeby trochę przybliżyć biologię i psychologię tego gatunku. Tego cały czas nam brakuje? Świadomości? Nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. To zacznijmy od samych lekcji. Jak właściwie one wyglądają? W jakim wieku powinno się uczyć dziecko, jak postępować ze zwierzęciem? To dziecko powinno się uczyć jak najwcześniej. Znaczy, także to nawet nie czekać, aż my przyjdziemy do szkoły, tylko rodzice mogą to robić. No, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że rodzice często też nie wiedzą w związku z tym. A przykład idzie z góry, czasem bardzo błędny. W związku z tym my odwiedzamy już przedszkola. Chociaż oczywiście te zajęcia w przedszkolu są dostosowane do możliwości percepcji takich maluchów, są znacznie ograniczone, jeżeli chodzi o tematykę, ale już dzieci szkolne, nawet w nauczaniu początkowym, to już nie litujemy się nimi za bardzo. One są już całkowicie zdolne do tego, żeby zrozumieć takie dwa główne przesłania, które niosą nasze zajęcia. Pierwsze, że jesteśmy... że jesteśmy odpowiedzialni za towarzysza naszego życia, jakim jest pies. Znaczy kot też, ale my przychodzimy z psami i to zawsze najwięcej jest mowy o psach. I że jesteśmy odpowiedzialni wobec innych ludzi za to, co robi ten pies. To są takie dwie bardzo ważne rzeczy. Trzecią jest zasada bezpiecznego kontaktu. I właśnie, i zatrzymajmy się przy zasadzie bezpiecznego kontaktu. Załóżmy, że ja jestem jednym z Państwa podopiecznych, jednym z uczniów. I właśnie, jak wyglądają takie lekcje? Czego uczą Państwo dzieci w kontakcie ze zwierzęciem? Że nie należy podchodzić z wyciągniętymi rękami bez pytania o zgodę na głaskanie. Czyli teraz rąk nie powinnam wyciągnąć. Tak. Powinnam przejść z tej strony. Że nie należy biec, nie należy się skradać. Trzeba zapytać o zgodę, potem można głaskać. A jak się uzyska tą zgodę, to najlepiej jest wcześniej zaprosić psa do kontaktu. Jak zapytać o zgodę? Czy mogę pogłaskać psa? Właściciela. Tak, oczywiście. Potem trzeba zaprosić psa do kontaktu, czyli wykonać jakiś gest albo przyjąć taką pozycję, żeby to on zbliżył się do człowieka, który chce z nim nawiązać interakcję. No a potem głaskanie. Proszę przypomnieć imię psa. To jest Szamrok. Szamrok jest ewidentnie chętny, żeby pogłaskać i żeby... Szamrok od samego początku jest bardzo chętna do kontaktu z ludźmi. Z tym, że jeżeli dotyka pani psa po raz pierwszy, psa, którego pani nie zna wcześniej, warto pamiętać o tym, że one niespecjalnie lubią być dotykane tu albo tu. Czyli omijamy czubek głowy, omijamy grzbiet, dotykamy po bokach kufy, czyli pyska, po bokach ciała. Możemy drapać za uszami, możemy drapać pod brodą, po klatce piersiowej. Tego między innymi uczymy dzieci. Ten kontakt ma być miły dla obu stron. Nie tylko dla dziecka, ale również dla psa. Jak długo trwają takie zajęcia? To zależy od wieku dzieci. W przedszkolach no to są dla jednej grupy zajęcia maksymalnie 30-minutowe, bo dłużej dzieciaki w tym wieku raczej się nie skoncentrują. Tak. Obie strony mają możliwość wówczas wytrzymać te 30 minut. W szkołach dłużej. Nigdy nam się w szkołach nie udaje zmieścić w godzinie lekcyjnej. Zawsze jest jeszcze przerwa, przedłużone to na przerwę, ale dzieci jakoś się wcale nie śpieszą, żeby wychodzić. I nie ma co się dziwić, to z pewnością są te lekcje, które należą do przyjemnych. Czy jakieś konkretne rasy zwierząt wykorzystują Państwo właśnie podczas nauki?
Nie, nie. Nie ma ras zwierząt, które się nadają do takiej nauki. Są jednostki. Także jeżeli my bierzemy psa z takim planem, że go włączymy do naszej grupy, tak jak teraz na przykład Murkę, bo Murka ma 3 miesiące. Murka nam tutaj stół tak właśnie zjada stół. Bo mocny jest. To my musimy sprawdzić wcześniej, jaka Murka jest. I nawet w tym wieku ona już pokaże takie cechy, które wiemy, że są potrzebne. Ona jest odważna, ona jest chętna do kontaktu, jest ciekawska, jest wesoła. I to są takie cechy, które na dzień dobry wystarczą. Potem już się będzie uczyć. Najpierw się będzie uczyć od nich, od starszych, a potem, znaczy jednocześnie będzie się kształcić. Bo część z tych psów należy do państwa. Wszystkie. Wszystkie. My nie wykorzystujemy psów do pracy. My pracujemy z nimi jako zespoły. To ja i Szamrok to jest jeden zespół, ja i Mun to jest drugi zespół. Ja i pozostałe dwa psy, które są w programie, to są dwa kolejne zespoły. Basia i Murka będą stanowiły zespół. Jeden zespół. Na razie tak. Żeby móc wykonywać taką pracę, trzeba bazować na relacji, którą się nawiąże ze zwierzakiem. Szamrok wcale, myślę, że nie jest specjalnie zachwycona, kiedy wchodzimy do szkoły, w której jest hałas, w której jest mnóstwo dzieciaków biegnących do niej z różnymi zamiarami. Ona to, co robi, robi dla mnie. I takie lekcje przeprowadzane są już w wrocławskich szkołach od kilku lat. Od 9 lat. I to jest dowód na to, że się po prostu sprawdzają, że to przynosi efekty. Tak, tak, tak. Tym bardziej, że my po czym spotykamy czasem te dzieci, już jak już są tak nie całkiem dziećmi, no bo przecież te pierwsze, z którymi mieliśmy zajęcia, to już są znacznie starsze i sporo pamiętają. Nie można powiedzieć, żeby wszystko, ale sporo pamiętają. I gdzieś to jest takim jakimś pierwszym, dla niektórych dzieci pierwszym spotkaniem z psem. Bo jeżeli nie mają w domu psa, to są psy, które gdzieś tam chodzą, które bardzo często są one, dzieci są przez rodziców czy babcie nastawiane, nie podchodź do pieska, na piesek będzie gryzł. To na pewno jest zagrożenie. Tak. I takie jest przeświadczenie u wielu. Tak. Znaczy jest śmiesznie, bo dla niektórych to jest właśnie zagrożenie, dla niektórych to jest idź pogłaź pieska, co jest równie bezsensownym, bezsensowną komendą. Przy okazji, bo myślę, że warto wykorzystać każdą okazję, żeby o tym mówić. Jest coś takiego jak projekt żółtej wstążki. Jeżeli pies ma na smyczy albo na obroży przywiązaną żółtą wstążkę, to oznacza, że nawet się nie mamy po co pytać, czy możemy pogłaskać, bo to jest pies, który potrzebuje więcej przestrzeni, nie kontaktów, żadnych. Powody mogą być przeróżne, on może być agresywny oczywiście, ale wcale nie musi, może być chory, może być w trakcie ćwiczeń, może być świeżo adoptowany i właściciel jeszcze nie wie, jak on będzie reagował na innych. Także nieistotne są powody, ważna jest informacja. Żółta wstążka oznacza nie podchodź. Ale muszę przyznać, że ja nie spotkałam się z żółtą wstążką przy obroży. Być może to też apel do właścicieli psów, żeby... Jak najbardziej, bo to jest projekt, który jest na zachodzie już od dobrych paru lat i w Polsce powoli wchodzi. Dlatego my staramy się informować o tym, gdzie się tylko da. Bo to im więcej osób będzie wiedziało, tym większy sens będzie miał ten projekt. Zaczynamy od dzieci, ponieważ przez dzieciaki można dotrzeć do dorosłych. Dokładnie, czasem to dziecko daje przykład, dobry przykład w domu. Bardzo często. Ja zwróciłam uwagę, że pan do psów, do zwierząt zwraca się po angielsku, w języku angielskim. Do moich zwierzaków tak. Dlaczego? Jest kilka powodów. Przede wszystkim one wspomagają naukę języka angielskiego. Dziecko, jeżeli chce nawiązać kontakt z psem, a większość dzieci chce, to musi się nauczyć komend, a komendy są angielskimi słowami, które mają znaczenie też w języku ludzkim. To są słowa z języka codziennego, więc... Okazuje się, że pies może być dobrym nauczycielem języka angielskiego. Może wspomagać naukę języka obcego. Poza tym przez wiele lat współpracowałem z ośrodkiem Orator. To jest ośrodek, który prowadzi terapię dzieci niesłyszących. Terapię mowy, a w języku angielskim jest sporo trójliterowych wyrazów z samogłoską w środku, a to samogłoski stanowią na ogół problem podczas terapii mowy, tak więc wyszkolenie psów po angielsku miało sens. No właśnie, bo zwierzęta stanowią też część terapii, ważną część, tak jak pan wspomniał tutaj o dzieciach niesłyszących. Tak. No, my pracujemy w dwóch tak równolegle w zasadzie działających programach. To jest edukacja i terapia w asyście zwierząt. Tak?
Tym, że te zajęcia, które prowadzimy w szkołach czy w przedszkolach, są zajęciami typowo edukacyjnymi. Tak, nie jest to dogoterapia. Nie jest to dogoterapia, jak wiele osób to definiuje, bo dogoterapia to jest wizyta z psem lub innym gatunkiem zwierzęcia u kogoś, kto faktycznie potrzebuje pomocy. Które szkoły mogą wziąć udział w tym programie? Wszystkie wrocławskie szkoły. Wszystkie. Bez wyjątku. Pracujemy na terenie gminy Wrocław. Każda szkoła, która się zgłosi i zarezerwuje u nas termin, może liczyć na to, że się pojawimy. Kiedy ruszają lekcje? Już w przyszłym tygodniu. Czyli już od przyszłego tygodnia zapisy już ruszyły? Zapisy już ruszyły. Zapisy ruszyły w tym roku wcześniej, bo normalnie myśmy w jakoś połowie września, jak się uspokoił ten pierwszy powakacyjny szkolny stres, to wtedy żeśmy wysyłali informacje do wszystkich szkół z tym, że program jest jak co roku i zapraszamy do zapisów, i po czym po 2 czy 3 tygodniach mieliśmy do maja wypełniony kalendarz. A w tym roku to ruszyło wcześniej, ponieważ były informacje, artykuły czy na wrocław.pl i tak dalej, i to spowodowało, że ja w zasadzie teraz siedzę i odbieram telefony. Czyli zdecydowanie warto się zapisywać. Ja jeszcze chciałam poruszyć jeden temat. Tutaj wspomnieliśmy właśnie, że przykład idzie z góry. Niekiedy dorośli po prostu nie wiedzą, jak zachowywać się w relacji ze zwierzęciem, w relacji z psem. Ostatnio na jednym z forów osiedlowych dotarła do mnie taka informacja, że mieszkańcy zauważyli, od kilku dni pies sam przebywa na tarasie w domu. Właściciela nie ma, bo inni lokatorzy próbują się dobijać do drzwi, nikt nie otwiera. Czy to już można mówić tutaj o znęcaniu się nad zwierzęciem? Oczywiście, że tak. Tak, najbardziej tak. W ogóle bezdyskusyjnie. Gdzie jest ta granica? Granicą jest moment, kiedy zaczyna się cierpienie. No, można sobie wyobrazić, że pies, który jest zamknięty na balkonie, jak są upały, to on się nie ma gdzie schować, on nie ma ruchu. No, z całą pewnością to cierpienie już jest. I co w takim przypadku inni lokatorzy powinni zrobić? Bo jeśli chodzi właśnie o te dyskusje na forum, o którym wspomniałam, no to muszę przyznać, że lokatorzy mieli problem. Jak po prostu postąpić? Czy powinno się wezwać policję, straż miejską? Jak się zachować? Tak właśnie powinno tak się właśnie zrobić. Powinno się zamiast tracić czas na dyskusję na forum, wziąć za telefon, zadzwonić pod numer alarmowy na policję, do straży miejskiej bądź ekostraży, bo sytuacja, o której pani opowiada, jest tak naprawdę łamaniem ustawy o ochronie zwierząt. To już jest wykroczenie. To jest wykroczenie. To już jest przestępstwo. To już nie jest wykroczenie. I jak takie przestępstwa są karane? Państwo mają do 3 lat. Do 3 lat pozbawienia wolności, grzywny plus zakazy dożywotnie posiadania zwierząt. Upały co prawda już się skończyły, ale też wiele razy do takich sytuacji dochodziło, że po prostu właściciele zostawiali psy w samochodach. To także do takich sytuacji także nie powinno dochodzić. Zgadza się? Absolutnie nie. Nawet nie powinna, bym powiedziała, że jest dosyć łagodną formą zakazu. Po prostu nie może do tego dochodzić. To jest morderstwo. Po 15 minutach mniej więcej temperatura w samochodzie powoduje, że się zwierzę gotuje. Trzeba pamiętać, dzieci też ludzie zostawiają w samochodach i dzieci też się potrafią w ten sposób ugotować. Natomiast trzeba pamiętać, że psy mają wyższą temperaturę od nas o 2 stopnie, więc to szybciej idzie w ich przypadku. A państwo często spotykają się z przedmiotowym traktowaniem zwierząt? Często jeszcze właśnie ludzie nie mają świadomości, jak zachowywać się w relacji ze zwierzęciem? Na pewno częściej niż byśmy chcieli. I na pewno istnieją dwa światy. Jeden to środowisko wielkiego miasta, a drugi to środowisko małej wioski, gdzie niestety dalej funkcjonują stereotypy. Przykładowo pies powinien być przy budzie, nie powinien mieć wstępu do domu, powinien być na łańcuchu, nie powinien być wyprowadzany. Jak się będzie go brało na spacer, to będzie gorzej pilnował. Tak. A to nieprawda. W tym obszarze jest bardzo dużo do zrobienia. A państwo wychodzą ze swoją ofertą także na wsi? My nie bardzo możemy, jesteśmy urzędnikami miejskimi de facto. Czyli nasze Centrum Przyjaznych Relacji jest ludzi zwierzęta, jest fragmentem Wydziału Biura Ochrony Przyrody i Klimatu. Tak. W związku z tym terenem naszego działania jest Wrocław. Ale jeżeli bardzo wychodzimy chętnie wejdziemy poza, we współpracę z innymi gminami. Tak. Jeżeli wychodzimy poza, to wychodzimy czasem po prostu indywidualnie, jako my.
A jeszcze dopytam, ważnym elementem jest też przygarnianie psa pod swoją opiekę. Czy ludzie także mają z tym problem, aby dobrać odpowiednio psa do siebie? Bardzo duży. Bardzo duży problem. Przede wszystkim podstawową sprawą jest to, że wiele osób biorąc psa czy kupując psa raczej zaspokaja swój kaprys, a nie faktyczną potrzebę opieki nad zwierzakiem. I tutaj jest bardzo dużo popełnianych błędów, zarówno gdy chodzi o zakup psa rasowego, wybór rasy, wybór osobnika, jak również zwierząt adoptowanych z fundacji, z domów tymczasowych czy schronisk. Jak to powinno wyglądać? Powinno to wyglądać tak, że robimy naradę rodzinną, zanim w ogóle pojawi się pies i dyskutujemy na temat różnych rzeczy, czy nas stać na kilkunastoletnią opiekę nad psem, co zrobimy, kiedy ktoś zachoruje, pójdzie do szpitala, kto się zajdzie w ciążę. Zajdzie w ciążę, rozstanie się z partnerem, zdecyduje się na emigrację z tego kraju. To jest mnóstwo elementów, które trzeba wziąć pod uwagę, tak? Na samym końcu, jeżeli już nastąpi decyzja, tak, chcemy mieć psa, to jest kolejnym krokiem jest decyzja o tym, czy ma to być pies rasowy, czy to ma być pies schroniskowy, tak? No a potem szukamy konkretnego psa, który najbardziej pasuje do nas, do naszego trybu życia, do naszej rodziny, do naszego lokum. I Państwo też są za tym, żeby adoptować ze schroniska, a nie kupować nie koniecznie ze schroniska, ale, ale ze schroniska oczywiście też. Natomiast tak, uważamy, że dobrze jest adoptować, a nie kupować. Przy czym nie oznacza to, że my potępiamy ludzi, którzy kupują psy. To nie o to chodzi. A to prawda, że te psy są wtedy bardziej wierne swojemu właścicielowi? Nie. Nie. Natomiast adoptować należy mądrze. Czyli nie wybierać na podstawie wyglądu. Tylko wybierać na podstawie charakteru, na podstawie poziomu energii, którą pies ma. Bo inaczej jest duże ryzyko, że ten pies wróci z powrotem do schroniska czy do domu tymczasowego, gdzie mieszkał wcześniej. Właśnie często zdarza się, że właściciele biorą psa na tak zwaną próbę. Czy to jest fair w stosunku do zwierzęcia? Tego nawet nie słyszałam. To nie jest fair. Bierze się na przykład psa na tydzień, przez ten tydzień można sprawdzić, czy po prostu jesteśmy gotowi na tę adopcję. Ale jeśli ja nie wiem, kto to coś takiego, bo ludzie być może są na coś takiego chętni, natomiast nie sądzę, żeby jakakolwiek organizacja wyadoptowująca psy na coś takiego się zgodziła. Umowa adopcyjna jest umową adopcyjną, jest bardzo konkretna. Także ja nie wiem, czy to nie jest informacja, która troszeczkę inaczej niż jest to rzeczywiste, przedstawia domy tymczasowe. Bo domy tymczasowe nie są braniem psa na próbę. Domy tymczasowe jest dawaniem psom domu do momentu, kiedy nie znajdzie nowego. To są takie rodziny zastępcze. Bo o dawaniu na próbę nie słyszałam nigdy i tak jak mówię, wcale nie jest łatwo adoptować psa. Trzeba się tam nieźle wykazać. Nordik, który tutaj leży, no to ja prawdziwą batalię stoczyłam o niego, chociaż nie jest to pies rasowy. A jak to wyglądało w Pani przypadku? No musiałam wypełnić ankietę adopcyjną, odpowiedzieć na mnóstwo różnych pytań, co i kiedy, w jakiej sytuacji zrobię. Mam ten... było mi o tyle łatwiej, że ja piszę dużo książek i wierszy o psach, w związku z tym moje nazwisko nie jest anonimowe dla ludzi, którzy się zajmują zwierzętami. Stąd miałam troszkę fory. No i Bogu dziękuję, że trafił do mnie, bo to jest fantastyczny pies i naprawdę mamy doskonałą komitywę i pracuje dobrze, chociaż jest półtora roku ma dopiero, a zaczął pracować, ja wiem, 3 miesiące. Ja myślę, że tę całą naszą rozmowę możemy po prostu podsumować stwierdzeniem, że kontakt ze zwierzęciem powinien być po prostu odpowiedzialny. Zarówno ze strony rodzica, jak i właściciela psa. Jak najbardziej, oczywiście. Ta próba, o której Pani wspomniała wcześniej, ma sens wtedy, kiedy ten człowiek 10 razy się pojawia w schronisku czy w domu tymczasowym, nawiązuje relacje z psem, sprawdza, jak on się zachowuje. Wtedy tak, wtedy to ma sens. Ale zwierzak zostaje w tym środowisku, przebywa w tym środowisku, w którym przebywał, tyle, że ma ludzi odwiedzających po to, żeby ułatwić sobie decyzję o adopcji. Dziękuję bardzo. Żeby sprawdzić, czy iskrzy. Czy iskrzy, tak. Tak, bo to musi z dwóch stron zaiskrzyć. Dziękuję Nie, Nordik. No i
No. Między Państwem z pewnością iskrzy, to widać. Zwierzęta czują się bardzo dobrze, zarówno w naszym studiu. Myślę, że to właśnie przez to, że są tutaj w ramionach odpowiedzialnych właścicieli. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Państwu przypomnę, naszymi gośćmi byli Barbara Bożymowska oraz Marcin Wierzba wraz ze przyjaciółmi, ze swoimi przyjaciółmi. Tak jest. Z Nordikiem, z Murką. Z Moon i Shamrock. Jeszcze raz dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. A Państwu dziękuję za uwagę.